punktu porządku obrad jest punktu 12. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Rydla. Paragraf pierwszy. Opiniuje się negatywnie zamierzenie inwestycyjne pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze, garażem podziemnym, układem dróg wewnętrznych oraz miejscami postojowymi na terenie części działek nr 167/47 obręb 2 Krowodzia oraz budowa zjazdu w działku nr 458/2 obręb 3 Krowodzia przy ulicy Rydla w Krakowie. Paragraf drugi. Uzasadnienie do uchwały. W punkcie pierwszym zbyt wysoka intensywna zabudowa. W punkcie drugim planowana inwestycja spowodowała duży zorganizowany sprzeciw społeczny. W punkcie trzecim naruszony zostaje ważny interes społeczny w zakresie ochrony terenu zielonego. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie opinię wystąpi Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa. Opinia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Ochrony Środowiska? Pozytywna. Pozytywna, dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Zamykam obrady nad tym projektem uchwały. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana Artura o przeliczenie głosów. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 podjęła uchwałę.